Halo, witam wszystkich. Ja jestem Marcisław. To może niech sobie zniknie w międzyczasie. Proszę. No. To jest kangurek Kao. Ta, jedyneczka. I tak sobie pamiętajcie, że ja tutaj są takie opcje jak zapisz stan gry i ładuj stan gry, więc jak stracę wszystkie życia, to po prostu wrócimy do początku odcinka. Stanu z początku odcinka. Więc no, wiecie. Poza tym, uwaga, zamykam ankietę. Z ostatniego odcinka Valiant Hearts. Okazało się, że jak to nikt nie mógł przypuszczać, jeżeli leci u was muzyczka, która jest na którą ktoś ma prawa, tak to jest z muzyką klasyczną niestety, to trzeba się liczyć z tym, że przejmie też kontrolę nad kartami, a więc miejscem, w którym była ankieta. I to się chyba stało parę godzin temu. Jak ktoś mi nie wierzy, to uwaga, tu może sobie przeczytać, zaraz mu pokażę. Mam napisane. Uwaga, to jest w tę stronę, czy nie w tę stronę? Nie, to się zaczyna z tej strony. W związku z roszczeniami dotyczącymi praw autorskich w niektórych krajach zamiast twoich kart będą się pojawiać karty reklamodawcy. Czy kogokolwiek. Dobra, a to nie jest ważne. Ważne jest to, że zamykam ankietkę, nie mogę na nią nawet spojrzeć. Dlatego musiałem zrobić screena z komputera. Wygrał Shadow Warrior. Liczbą głosów number 6. Halo. Kamil. Lodowiec. Albo nie. Coś na pewno. I jest to coś? Jakaś nagródka dla mnie, że się postanowiłem ruszyć w tył? Pieniądze. I nie umarcie. Kamero. Co jest tam? Nie, nie wlezę. Ale to jest świetna muzyka. Ja tej muzyki muszę chyba słuchać na live'ach. Od dzisiaj puszczamy tylko muzykę z Kao. A co to? Pieniądze. Tam może być nawet śmierć, więc no. Tak, może być instant kill. Dla nas. Serio, ta muzyczka jest tak przyjemna. Nie mam pojęcia dlaczego, ale muzyka takiego właśnie rodzaju. Nie mam pojęcia jak nazwać ten gatunek. Kojarzy mi się z Vaporwave'em, ale niesłusznie. Aj! Zasięg pięści jest mizerny i go nie rozumiem. Okej. Okay. Nie, nie, nie. A specjalnie zrobiłem taki mały skok, żeby jeszcze udało się przeżyć. Mamy 500 monet swoją drogą. Sporo. Ła, prosto w łeb. Prawie spadłem. Na szczęście nie. Czy mi się wydaje, czy te świetliki latają akurat po trasie, która jest przeżywalna? On chyba... Nie no, jeżeli on jest szkodliwy... On jest szkodliwy. Oni wszyscy tu są szkodliwi. Uła! Au! Takie ślady zostawiają kangury? Pewnie tak. Nie zrobił mi w ogóle krzywdy, a ja go unicestwiłem.
rozbijem na atomy. Dlaczego to jest łódź Związku Radzieckiego? Dlaczego jest po angielsku? Dlaczego nie po polsku? Czyżby dlatego, że Polacy nie złapaliby ich jak referensa? Monety zbieram. Nie wszystkie. Ale zaraz będzie level. Tam ktoś się patrzy! Jak tak może być? Na górze widać jakieś formy może, czy coś? Chyba nie. Ale za to widzę dużą monetkę za łodzią. To jest kolejna łódka. I do niej wchodzimy. Tak? Nie, wychodzimy z poziomu i jest bosik! Nie złapało za serducho coś? Jeżeli dobrze ogarniam tego bossa, trzeba sprowadzić pod to... Ła? Dlaczego to go nie uderzyło? Dlaczego to mnie uderzyło? Jest nietykalny oczywiście. Jak jest, taki jak jest. Nie, na serio, coś jest nie tak. Zaraz stracę życie i nie będę mieć życia. Jest! Dobra, najwyraźniej to działa z lekkim lagiem, więc trzeba go chwilę utrzymać w tej pozycji. Nazwijmy to super pozycji. Prawie. Dobra. Strata jednego życia to chyba nie jest problem, mogę je zawsze sobie nafarmić, co nie? Bo mogę się wrócić do poprzednich poziomów. A masz. Mylą mi się lekko guziki. I mam naprawdę dziwnie ułożone paluchy. Jeszcze raz. No i tak jak mówiłem, wygrał następca Duke Nukem 3D. Shadow Warrior. Ła! Muszę przebiec pod tym, żeby się aktywowało. No. Żeby to nam było zobaczyć, co się dzieje na gamy łowerze. Ten boss nie jest trudny, ale mechanika, która za nim stoi, jest odrobinkę. Myślałem, że byłem pod nim.
Hej, ty! Tępe te hitboxy, no. Nic nam nie daje uciekanie przed nim na wprost. Trzeba uważać. Okej, jest, 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 jest. Ja zrobiłem głupotę, czyli uciekłem przed nim na wprost niego. Niech ten kącie będzie dobre, ale tylko przez chwilę. Jest! Zapiszmy może. Bo to nasze ukochane plansze lodowe i widzę, że to jest dynamit z jakiegoś powodu. Czy to oznacza, że to będzie wszystko wybuchać? Tak, 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 tak! Co robi w ogóle Game Over? Wywala nas do pulpitu? Tak. Nie pozwala kontynuować. No cóż, ta gra jest taka fajna, że będę sobie po prostu pierwsze levele, które są super fajne, powtarzał przez... powrót do mapy. O! Nie mam co zbierać kontynuacji. Najwyraźniej nie wiem, jak się robi rzeczy. Szkoda tylko, że na bossów nie działają te ataki specjalne rękawicą. Nie tym. Rękawicą rzucaną. W stylu Raima. Mariana. Manraya. No tego typka, co nie ma rąk, ale ma. Nie ma rąk, ale ma dłonie. Oczywiście wiem, kto to jest. Jak się wymawia Maria. Rayman. Musicie pisać, bo ja potrafię już wam uwierzyć w wasze poczucie sarkazmu. Pieniądze, pieniądze, pieniądze! A dobra. Po prostu były dwa przejścia i oba były identycznie trudne, tylko jedno chyba jest trochę dłuższe i ma więcej pieniędzy. Jeszcze 9 monetek i nie zginiemy. 2 monetki. 2 monetki? Tam są 2 monetki. A, nie mogę. Za wolno. Ja tu przejdę. Ja wam jeszcze pokażę, jak ja tu przejdę. Jak bardzo to przejdę. Przeszednięte będzie. Mogę to zrobić tak. O! Kto jest teraz głupi? Kto jest teraz głupi? Bum. Bum. Kto wymyślił, żeby na takim poziomie te monetki były? One chyba lewitują tak lekko w górę i w dół. Nadal nie sprawia, że ten system jest... Nie, te tutaj są statyczne. Hej!
Wyprzaj. Zostawił mnie. Dobra. 19 monet. Nie ma co stawiać checkpointu. Ani zbierać kolejnych, bo i tak jak teraz stracimy życie, to one nam nic nie dadzą. Ha! I ja może bym rzucił. Wiecie, jesteśmy tutaj, żeby się dobrze bawić, a nie ma lepszej zabawy niż wpierdyl spuszczony jak najbardziej winnym. Temu też trzeba było rzucić. Nie może być prosto! Ciężko musi być. Trzeba pamiętać, żeby zapisywać przed każdą walką z bossem i nie tracić na nich życia. Kiedy już się stanie, to najgorsze. To wczytać. Zaraz potem, jak się stać, chociaż mi jedno. Poradzimy sobie, bossów jest chyba 4. To nie daje nam za dużego pola do spieprzenia. Jeszcze raz. Bym się zaczęła. Na gnoja. Patrzcie, jak się Kao cieszy. On się tak cieszy. Okej. Dlaczego mam 2 checkpointy? Czy za każdy game over dostaje checkpoint darmowy? Do kolekcji moich bezużytecznych itemków? I to nie ma teraz bałwanka. A, pojawił się. I bałwanek też dostanie w nos. Just! Ha! Znalazł mi życie! Bo życie to jest walka. Wiesz, niektórzy mówią, że życie jest nowelą. Ale wielki gobos! Każda moneta jest ważna. To jak w życiu. Czuję się nagle trochę mądrzejszy. A! Dobrze poczułem. Muszę śpieszyć. Kolor się czasem zmienia. Poziom je. Podrobinkę. Co to jest? Nie wiem, ale się świeci. Hahaha.
Au. Pomoc, panie Gobo. Jak uznam, że jest niebezpiecznie, to sobie pójdę. Jest niebezpiecznie, ale sobie nie pójdę. Pieniądze. Zękało wygląda tak pociesznie. I trzeba robić slalom, drifto i całą resztę. Można się obracać? Nie. Można jechać tylko do przodu. Jak Reiki. Pytanie, czy można robić Kensai do Rifto. Uwaga. I tak jakby. Oczywiście nie ma żadnej fizyki, więc nie można wprowadzić się w poślizg, wychylając najślepiej w prawo, a potem szybko w lewo. Ej, czas mi się skończył. Był jakiś czas? O niczym nie wiedziałem. A pan dowód, że Marcisław wiedział o tym, że mu się czas kończy? Trzeba zdobyć dowód. Potem można oczerniać. Potem można nawet dać w ryj. Ale nie polecam. Potem was posyłają po sądach. Widać, co nie? Aha. Tutaj też. To jest ostatni. No. A co się gapi? Gęby chce? Nie, taki duży kamyk tak mało daje. Teraz będzie problem, bo teraz trzeba przejść obok tych wszystkich kołów. Jeśli się to uda, to ja będę bardzo szczęśliwy, chociaż nie pozbieram te monetki, ale nie powinienem się cofać, bo one się pojawiają. No już słyszałem, jak się ten poprzedni pojawił. Ej, a tego mopsa to... Oczywiście z pionka, z czego by innego. To na pewno się obsunie. Sprężynka. Słyszę, dlatego że na sam cholerny koniec poziomu, co nie? Dobra, to było traumatyczne przeżycie. Ja sobie idę teraz farmić serduszka. Ej, czekajcie, czekajcie. Nie da się farmić serduszka. Ja po prostu zrobię te poziomy teraz, które były, tyle że bez tracenia życia, co nie? A was zostawiam, bo was nie lubię.